Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś zobaczymy partię, którą białymi grał Michał Tal, czarnymi Adamski. Nie będę radosny, bo to jest smutna partia. Jest to największe twórcze osiągnięcie Jana Adamskiego, a skończyło się w sposób skandaliczny. To był prawdziwy skandal na miarę tamtych czasów. Jan Adamski wtedy jeszcze chyba nie był mistrzem Polski, był wicemistrzem Polski, też miał problemy. Raz zdobył mistrzostwo Polski, był zawodnikiem wybitnym, teraz jest doskonałym szkoleniowcem. Jeżeli Janku mnie oglądasz, to cię pozdrawiam. Bardzo cię cenię. Na przykład 3 lata temu, albo 4, już nie pamiętam, w Broku był półfinał Mistrzostw Polski, strefy warmińsko-mazurskiej i mazowieckiej. I tak jak juniorzy siedli do gry przy jednym stoliku. Był zegar, nikogo nie było tabliczek. Pokazałem ręką Jasiowi, Jasiu usiadł w milczeniu. Przywitaliśmy się, zaczęliśmy grać, graliśmy po cichutku, nikomu nie przeszkadzaliśmy. I niespodziewanie sędzia nie docenił naszego numeru cyrkowego. Przybiegł, przerwał nam i takim głośnym głosem zmusił nas do ustawienia figur i opuszczenia sali. No trudno, no tak sobie zażartowaliśmy. Może byśmy ciekawą partię rozegrali. Tu Michał Tal, wtedy już mistrzem świata nie był. W Polsce był. Turniej grany był w Lublinie, to bardzo istotne. Był to tak zwany turniej imienia PKWN Polskiego Komitetu, tak zwanego Komitetu, tak zwanego Wyzwolenia Narodowego. Nazwa, przynajmniej 3 słowa fałszywe. Kto nie wie, niech zajrzy do Wikipedii albo sobie w Google wpisze, co to był PKWN. Obchodzone to turnieje w Lublinie, potem przeniesiono do miejscowości Nałęczów. Skład turnieju był silny. E4, C5, obrona sycylijska, skoczek F3, E6, D4, CD4, skoczek D4, skoczek F6, skoczek C3, D6. I właśnie to, co my tu widzimy, to ustawienie pionów prowadzi do systemu Scheveningen. Tu mówię, że mówimy Scheveningen, nie Scheveningen, tylko Scheveningen. W tymże Związku Radzieckim jeszcze w tamtym czasie był nazywany system Scheveningen. Dopiero w 1984 roku, jak Karpow ze swoim trenerem Nikitynem, mistrzem, trenerem Karpowa był mistrz Nikityn i mistrz Szakarow, dwóch mistrzów go trenowało, wydali książkę. To zmienili nazwę na Scheveningen. Co prawda po rosyjsku to było Scheveningen, dlatego że Rosjanie nie mają literki H, mają G, a z kolei holenderskie G czyta się jak H, więc po rosyjsku zawsze będzie G. System Scheveningen. Grywał go Kasparow. Tak, grywał go Kasparow z dużym sukcesem. Można powiedzieć, że to jest główny wariant obrony sycylijskiej, bo jeżeli ten pion dojdzie do A6, koniś dojdzie do C6, to też będzie system Scheveningen, a to przejdzie ze współczesnego systemu, czy z klasycznego, to ze systemu Neidorfa. Także system Scheveningen jest kluczowym systemem, może też przejść systemu Paulsena, gdy czarne nie będą się spieszyły z przesunięciem pionka D. Z każdego z tych systemów można przejść do systemu Scheveningen. Znajomość systemu Scheveningen ułatwia podejmowanie decyzji, jak grać, jak utrudniać przeciwnikowi przygotowanie. Doskonały system debiutowy oznaczony literkami B8. B8 od B80 do B90.
99, nawet tam jest napchane tych wariantów, bo to się bardzo, bardzo rozwinęło, szczególnie napchane są B80 i B81. B81 następuje ruch G4, ruch G4, atak Keresa. Niektórzy tam dodają Keresowi jakiegoś kolegę jeszcze do tego. Atak Keresa, jest to bardzo ostry ruch. Osłabia pozycję białych, ale jednocześnie wygania konia i wieża wchodzi do gry. Tu się gra G5, H4, te piony idą, tu się atakuje, czarny ma problem ze zrobieniem krótkiej roszady. Pozycje są bardzo, bardzo ostre. H6. G5. No to G5 to w znacznym stopniu białym ułatwia. Tal z Jansą. Memoriale Keresa w 1983 roku grał H4 i pogoniec E7, goniec G2, skoczek C6, G5, HG, HG, wieża H1, skoczek H7, F4. Jak widzimy, białe idą ostro, ale kosztem osłabienia pozycji króla. Skoczek F8, tal to białymi wygrał. Tu zagrał G5. G5 jest korzystny dla czarnych, takie szybkie, bo zachowują spójną strukturę pionkową. Białe mają rozdzielonego pionka. Goniec G5, skoczek C6. Hetman D2. Tu z kolei Jan Adamski zboczył w Mistrzostwach Polski w Tarnowie przeciwko Jankowi Przewoźnikowi. Zagrał A6. Roszada. Nie pamiętam, czy to nie były te mistrzostwa, co Janek zdobył Mistrzostwo Polski. To był, znaczy tu mam na myśli Janka Przewoźnika, który, jako ciekawostkę powiem, ma doktorat z psychologii, pisał bardzo ciekawe książki o psychologii szachów. Pisał też książki jakieś o debiutach, szczególnie o takim śmiesznym wariancie obrony francuskiej pod tytułem Skacząc trochę inaczej, czy coś takiego. Ale Jan Przewoźnik chyba 2 lata temu, czy 3, zrobił doktorat szachów. Jan Przewoźnik jest chyba jedynym na świecie doktorem szachów, czego mu tak zazdroszczę, że aż nie mogę o tym spokojnie mówić. W partii tej Jan Adamski zagrał Hetman B2. Skoczek B3, A6, roszada. To są normalne ruchy. Czarne szykują atak na pozycję długiej roszady. Goniec D7, goniec G2, goniec G2. Goniec G2 grał między innymi Karpow Anatol ze słynnym szwedzkim arcymistrzem Ulfem Anderssonem w 1980 roku. Anderson zagrał Hetman C7, F4, roszada H4, wieża H1. Jak widzimy, walka jest bardzo ostra, a ta skończyła się remisem. Ulf Anderson był wybitnym znawcą systemu Sheve Ninhele. Nie tylko Kasparow był znawcą. Jan Adamski zagrał skoczek E5. Koniś idzie na G4, idzie na C4. No i chce sprowokować posunięcie E5. Hetman E2. Kiedy białe robią taki ruch, oznacza to, no ten ruch niespecjalnie poprawia pozycję. Jeżeli uważają, żeby hetmana przestawić, to znaczy, że mają jakieś problemy w debiucie, że z tego debiutu nic nie uzyskały. Wieża C8 idzie na króla. F4. Tam to oczywiście hetman pole C4, za to, ale skoczek i tak idzie na C4. Wieża D3. A kiedy białe robią taki ruch, to znowu jest coś nie w porządku. Hetman C7. Czarny chce atakować pionkiem B. H4. Goni C7. Jedno jest pewne. Czarne nie zrobią długiej roszady. Wieża E1.
Proponuję, żeby tę partię sobie spokojnie oglądać. Teraz już czarne dostawały małą przewagę, grając skoczek H5, wieża H3, B5, A3, A5 i jakoś to ten atak czarnych jest szybszy, jest zaczepienie na punkcie B4, otworzy się jakaś linia, koniec se strzela, o tak, tu też w okolice króla. Jaś Adamski troszeczkę się pospieszył i zagrał od razu B5. E5. Teraz pion wchodzi na E5, atakując konisia. Przy konisiu na H5 można by zagrać D5 i zamurować pozycję. DE5, FE5, skoczek H5. Skoczek H5. Teraz należało wymienić hetman F2, skoczek E5. Choć czarne mają piona, to pozycja jest koło równej. Niestety tu trzeba powiedzieć, że liczenie tych wariantów zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu. Pozycja nie poddaje się pozycyjnym szacunkom. Trzeba liczyć bardzo, bardzo konkretne warianty, co wymaga dużo czasu i przeciwnicy ten czas tracili. Hetman F2. Skoczek bije E5, wieża H3, F6. Można powiedzieć, że czarne mają zdrowego pionka, mają centrum i nic im, znaczy, no nic im nie grozi, ale no, bo wieża stoi źle, skoczki nie atakują, ale białym gra tal. I wytrzymanie tej pozycji, utrzymanie przewagi materialnej świadczy o wielkim mistrzostwie. Goniec E3, B4. Goniec B6. To taki naskok. Goniec B6 i tu prawdopodobnie tal nie przyjdzie, bo nastąpił kontrnaskok. Proszę bardzo. I tal zagrał skoczek D5. Proszę, jaka piękna pozycja. Kombinujemy jak Jaś Adamski. No Jaś Adamski. Pan Jan Adamski. Prawda, jak go witam, to zawsze się kłaniam w pas i mówię: witam mistrza Jana. Niezwykle sympatyczny, pogodny, młody człowiek. Skoczek bije F2, bijemy hetmana, stoimy na wieży. Skoczek bije C7, szach, wieża bije C7. I po biciu wieży bijemy i liczymy materiał, jest dobrze. Wieża F3. Wisi koniś, wisi wieża. Wieża C8. Wieża F2. Jakbyśmy nie liczyli, wymieniło się trochę figur, a jest luźniej. Pionek u czarnych został. Silne centrum zostało. Atak na króla nie grozi. Teraz najlepsze było F5, żeby tu atakować białe pola i pokonić D4, wieża B8. Ale znowu tu trzeba liczyć, że tu wisi. Mistrz Jan zagrał E5. Goniec E3 to oczywiście wygranej nie wypuszcza. Goniec E3, skoczek G3. Tu przeciwnicy przestali prowadzić zapis, kiedyś się prowadziło zapis. I grali do 4, muszą zrobić 40 posunięć, teraz są przy 28, przy 28 muszą zrobić 40 posunięć. 40 posunięć, czyli 12 posunięć. Jak nie zrobią, mają na zegarze niedużo, nikt tego oczywiście nie wie, ale mieli naprawdę niedużo. Tłum kibiców, gorąc. No i gramy. Goniec, więc tutaj jest trochę takich naskoków, a to i tak. Wieża na gońca, goniec bije A6, tu pion odbity, koni się w 5, koni za to napad tu i tu. Goniec D2, ten stoi, goniec ucieka, bo wieża H4. Dalej czarne mają zdrowego piona więcej. Goniec D3,
G6. Goniec E3. Król F7. No czarny stoi doskonale. Król prowadzi wolne piony. Trzeba wymienić jakieś wieże jeszcze. Ten koniś nie gra. Goniec B6. Wieża B7. No i można było odejść gońcem na A5. Skoczek C5. Gorszy ruch. Gorszy, że po wieża B6 koniś bije D7. Zmniejsza się kąt gra białych. Im mniej figur, tym łatwiej czarny król będzie prowadził piony. Wieża D6. Skoczek C5. Teraz można było sobie zakombinować. Wieża D3. Skoczek D3, E4. Kto widzi, co to za kombinacja? Kombinacja jest taka, że koń się nie mieści. Koń się nie mieści. Nie ma pola do odejścia, albo są blokowane, albo są atakowane. Mistrz Jan zagrał wieża C6, co oczywiście wygranej nie wypuszcza. Tu trudno krytykować mistrza Jana. Weźmy pod uwagę kibiców, tłum. Nie ma czym oddychać. Opierają się o plecy. Naprzeciwko siedzi genialny, legendarny Michał Tal, który liczy jak komputer, aby 8-procesorowy komputer przynajmniej. I ręce się trzęsą, i czasu mało. Wieża C6. Skoczek B3 nie pomagało. Na skoczek B3 nastąpiłoby skoczek H6. Więc skoro wiemy, że skoczek B3 nie pomagało, skoczek D7. To jak widzimy, pozycje się powtarzają. To jest bardzo istotne, że pozycje się mogły powtarzać. Wieża C7. No nieco lepsze było goniec F5. I tu ofiara. I tu może by się... Ale Jan Adamski przeszedłby kontrolę czasu, bo już niedaleko. Bo już jest ruch 39. I by spokojnie wygrał, bo wtedy by po kontroli czasu dodawano czas i odkładano partię. Być może dlatego Michał Tal też przyspieszył, żeby w niedoczasie. Skoczek B6, goniec C5 na konisia, goniec C4. Michał Tal wykonał posunięcie goniec C4 i jednocześnie poddał partię. Poddał partię. Dlaczego poddał partię? No bo policzył, że tu można zbić. Jak tu, to tu. Jak tu, to najpierw nie wierzę, tylko tu. No po prostu poddał tal partię. No pozycja jest bez figury, bez piona. I teraz zaczęły dziać się cuda. Znaczy cuda, nie cuda, no takie komunistyczne cuda. Nie takie boskie, tylko komunistyczne. Tal poddał partię, pogratulował Adamskiemu i mieli podpisać blankiet. Kiedy wydarła się żona Tala, zaczęła od słów, cytuję, sztoty misza suma szedszyj. No i dalej, koniec cytatu, dalej jeszcze wypowiadała się. Co to znaczy? Co ty, Michale, zwariowałeś? Słowo suma szedszyj się tłumaczy, rozkładamy na części z, suma, z, uma, rozum, co ty, z rozumu zszedłszy, odszedłeś z rozumu. No tak się tłumaczy w sposób bezpośredni, co się tłumaczy, o ty wariat jesteś, zwariowałeś, albo ci odbiło. Przecież został przekroczony czas do namysłu. Spadła chorągiewka. Chorągiewka spadła. Nie wiadomo, kiedy spadła. Zdania naukowców są podzielone. To nie ma znaczenia, że chorągiewka spadła.
bo opadnięcie chorągiewki niczego nie oznacza. Opadnięcie chorągiewki nie oznacza przekroczenia czasu. Przekroczenie czasu trzeba stwierdzić, czyli trzeba przeprowadzić kontrolę, ponieważ obaj zawodnicy nie prowadzili zapisu. Sędzia powinien wpisać 0-1, zwycięstwo Janowi Adamskiemu. Sędzia powinien wpisać 0-1, ale nie wpisał. Nie wiadomo, już teraz to był 74 rok, 44 lata temu, nie wiadomo kto ingerował. W każdym razie sędzia przeprowadził kontrolę czasu. Jak polegała kontrola? No, zatrzymał zegar i polecił zawodnikom uzupełnić zapis. Na zapisie to, co my widzimy, to jest 40 ruch, to jest zapis Tala. Tal według tego zapisu zrobił 40 ruch, a Adamski nie zdążył. Jednak według zapisu Jana Adamskiego tych ruchów było 42, był to ruch 42. Czy pozycja się powtarzyła? Nie wiadomo. Mogła się powtórzyć. Mógł Jan Adamski się pomylić, mógł Michał Tal nie zauważyć powtórzenia. Różnie mogło być. I sędzia orzekł wygraną Tala. Powtórzę. Liczy się kolejność zdarzeń. Michał Tal poddał partię. Doskonała partia Adamskiego. No, grał fantastycznie. Partia życia chyba mu wyszła. Z mistrzem świata, z genialnym Talem czarnymi w bardzo ostrym debiucie w stylu Tala wygrał. I partię wygrał. Partię wygrał. Sędziowie przyznali wygraną Talę. To, że kontrola czasu została przeprowadzona po. No cóż, takie były czasy. Memoriał PKWN-u, tak zwanego polskiego, tak zwanego komitetu, tak zwanego wyzwolenia, no słowo narodowe, powiedzmy, tam trudno się uczepić, ale też dokładnie nie pasuje do całości kontekstu. I Jan Adamski złożył protest do jury d'appel. Jury d'appel jest to instytucja powoływana w wielkich turniejach z zawodników. Jeżeli regulamin przewiduje, powołuje się jury d'appel, czyli taką komisję odwoławczą, mówiąc językiem polskim, składającą się głównie z zawodników. I tak się złożyło, że komisji było 5 osób, w tym trzech konkurentów, czy Jana Adamskiego do wysokiego miejsca w turnieju. I komisja, i ta jury, tak zwane jury d'appel, uznało, że jest wszystko dobrze, przyznało punkt Talowi stosunkiem głosów 4 do 1. Jedynym uczciwym członkiem jury d'appel, uczciwym, a nie kolegą czy Polakiem, był Krzysztof Pytel, mistrz międzynarodowy, dwukrotny mistrz Polski. Zresztą grałem w jednej drużynie z Krzysztofem Pytlem w drużynie Hutnika Warszawa. Żeby było śmiesznie, z Janem Adamskim też grywałem w jednej drużynie w meczach przeciwko ZNP bądź przeciw nauczycielom. Grywaliśmy w jednej drużynie na pierwszej szachownicy, na ostatniej. Nam się zdarzało. I jury d'appel, tylko Krzysztof Pytel głosował za normalnym, uczciwym wynikiem. No, został Jan Adamski oszukany. Nawet można znaleźć na YouTubie filmy nakręcone w innych językach na ten temat. Smutne jest to, że Michał Tal tak bał się żony, że nie postąpił jak mistrz świata, jakby wypadało. Już nie mówię o jakichś takich pojęciach typu fair play, bo to Szekspir wymyślił, tu zagadka, gdzie Szekspir wymyślił, gdzie pierwszy raz zastosował to określenie according to the fair play of the world. Zagadka taka dla widzów, można napisać pod filmem, w którym roku i gdzie William Shakespeare to zastosował. To jest po prostu, wygrał 3 punktami. W efekcie Tal miał 14 punktów, chyba z 17.
Adamski z tymi, którymi dzielił drugie, czwarte miejsce, czy drugie, piąte, nie pamiętam, mieli po 11. Efekt byłby taki, że Adamski miałby 12, Tal 13, też by pewnie wygrał turniej. Smutna historia. Smutna. No naprawdę bardzo smutna. Zawodnik wygrał najlepszą partię w życiu. Z doskonałym, z genialnym szachistą. I co? Oj, oby takich przypadków było jak najmniej. Dziękuję wszystkim za uwagę i zachęcam